Kurde, teraz nie wiem co powiedzieć teraz. Przyjechał Damian, tak? No, zapamiętałem. Pokazać mi przy okazji, jak jechał tutaj przez Wrześnie Golf 5 R30. Dobra, tak na szybko pokażę, jak to wygląda, bo pogoda słaba i zaraz zaczniemy z środka. R32, jeszcze te prawdziwe. To jest piątka, 4x4. Teraz się czegoś więcej zapytamy właścicielowi. No i te charakterystyczne dwa wydechy na środku. Fajna sprawa. Taki mamy teraz czas na golfy. Oglądałem 8, teraz ta sportowa. Fajnie gada. Dobra, to wejdziemy może. Jezu, dobra, jesteśmy w środku. Przed chwilą mieliśmy cały długi przejazd, fajny, przyjemny, ale no zjebała się kamerka GoPro, jak zawsze się zawiesza i nic nie nagrałem. Dobra, to może jedynie pokażemy jeszcze przyspieszenie, jakbyś, nie wiem, może tam, albo po prostu, kurwa, nie wiem. No, tylko musiałbyś te miejsca trochę zostawić. Dobra, bo mówiliśmy, że co, są V6 czy VR6, bo w końcu nie wiem. VR6, 250 koni, ma lunch, tak? Dobra, i tak wciska. No, zbiera to się przyjemnie. Co tam mówiliśmy jeszcze? 2-6 rok, tak? 250 koni. 250 koni, a ile to ma Newton? Nie wiem, 300 coś, 400. No. To też już... Najlepiej turbo wrzucić. No i to właśnie mówiliśmy, że jak się turbo wrzuci tutaj, to jest ponad 500 koni. No, ale też mówiliśmy, że to jest ostatni z tych w R32 i one trzymają mega dobrze cenę, więc same w sobie już te auta są dosyć drogie. Oczywiście drogie, no drogie jak na ten rocznik, ale są pewnie tego warte. A no, a ty mówię, że jeszcze turbo to kolejne 30 koła, tak? No, coś koło tego. No, także... Ale daje radę. Pogoda jest mega kiepska, ale to też jest 4x4 w Caldeccie, tak? W środku tak mniej więcej pokazywałem. Golf jak golf. No, golf jak golf, ale nie wygląda jakoś tam tragicznie, żeby było widać, że jest jakiś stary. No, jest okej. Okay. No, mówiliśmy jeszcze, że będzie ten. To auto będzie u Przema, motoznawcy. Może niektórzy kojarzą kanał. To na pewno będzie w takiej nieco. Codziennej formie. Niecodziennej formie, dokładnie. Fajnie to gada, fajnie jeździ. W ogóle 250 koni to by się tak powiedziało, że niby niedużo, nie? Ale wciska fotel, już fajnie. Mała buda. No i no, no w sumie największa różnica jest to, że to ma na 4 tak naprawdę. Jak jeździłem teraz tymi podkręczami, co mają po prawie 300, ale na przedniej osi, to no nikuj, nie? Nie wystartujesz sobie tym pociągle, tylko wiesz, nie ma trakcji w ogóle, nie? Czemu nie chcę? Teraz, o kurwa. No, jest fajny strzał. Jakbyśmy chcieli sobie na tego lancza jeszcze pojechać, co? To jest bez... No dobra, już tam. Na 250 koni. No, czuć cios na plecach, jest fajne. Ale właśnie tak robi, że piska po plecach. Już czuć, że jednak coś tu się dzieje. Ale z tym turbo to podejrzewam, że tu jest wtedy no. Taki, że tu nie wiem, czy oglądałem taki ten, nie wiem, jakiś tam motoryzacyjny, taki już znany, był tego gościa, co to robi, nie? Porsche wszystko niby nie pić dalej.
A właśnie jak to wygląda potem tu, jak turbo wsadzisz, trzeba coś zakuć, coś? Jak to jest? Chyba walą kute tłoki, coś tam. No jak na 30 koła, no to już podejrzewam, że to jest taki kompletny, tam chyba, nie? Dyszka to 10 100 koni masz więcej, coś takiego. No. No bo wiesz, pewnie turbo wsadzić to może nie jest taki ogromny koszt, tylko wiesz, właśnie... Wszystko podzespoły. No, żeby to wytrzymało, nie? No to faktycznie potem trochę więcej wchodzi. Jak skrzynia DSG to też inaczej, nie? No tak, bo DSG to trzeba pewnie tam przeprogramować, nie? No, żeby lepiej chodziło. No, ograniczenie na Newta właśnie, także... Na pewno musisz wszystko poprzerabiać, żeby jak już 500, to masz prawie dwa razy, ponad dwa razy tyle. No, bo trzeba w ogóle nowo może wsadzić, nie? No, bo nie wiadomo na ile można. Nie wiem, co tam robi, się nie dowiadywałem, ale może kiedyś. Dobra, dziękujemy. Ja jeszcze sprawdzę, czy się nagrało, na pewno... Fajnie, dzięki chłopakom, Damianowi, w sumie nie spytałem drugiego chyba, jak miał na imię, sorry. Jebaniec. Szybki update dam, bo mało ostatnio nagrywam z tego względu, że znowu narobiło mi się bardzo dużo materiału, a nie mam czasu, żeby go montować i wrzucać. Tak było, miałem Focusa, ST, było Hyundai, co już było tydzień temu od tego czasu, co teraz jest, a dopiero ledwo je zdążyłem wrzucić. Mam już nagranego Golfa 8, mam nagranego Golfa R32. To są takie, wiecie, przebitki tam po 5 minut pewnie, ale no i tak jednak trzeba to zmontować, wrzucić. Dzisiaj mega fajna była sytuacja, bo jeździłem Stelvio Quadrofolio 510 koni w SUV-ie. Nie wiem, czy już widzieliście ten materiał, czy dopiero będziecie widzieć. Nic teraz nie pokażę z tego względu, że po prostu będzie zupełnie osobny materiał będzie na ten temat, taki bardziej profesjonalny. Tam z Bartkiem nagrywałem. Znaczy profesjonalny, może za duże słowo, po prostu w lepszej jakości. Jeździłem też Alfą Romeo 4C, mega zarąbistym autem, takim sportowym od Alfy. No, ale to już na tym nie będę się rozgadywał, bo po prostu zobaczycie to w zupełnie osobnym materiale. To, co najważniejsze, teraz jadę Saxo, które w końcu trzeba ogarnąć, no bo tak jak mówiłem jakiś czas temu, no tutaj wyszło, że uszczelka pod głowicą jest do zrobienia i dodatkowo teraz wypadają jeszcze zapłony, no nie wiem, czy po prostu jest to powiązane z uszczelką, że tam jednak coś już nie gra, czy po prostu dodatkowo jeszcze, tak żebym miał więcej rozrywki. Nie wiem, może to będzie tylko kwestia wymiany świec, mam nadzieję, że nic więcej. Tak jak mówiłem, był plan, żeby wymienić cały silnik i nadal ten plan podtrzymuję na zasadzie takiej, że ostatecznie, jak się nie uda naprawić po kosztach, tak mega po kosztach, to, no to ten silnik trzeba będzie wymienić po prostu tak naprawdę, bo to już nie będzie sensu tutaj grzewać więcej. Tutaj jest jakaś akcja, muszę pokazać. Straż pożarna, tutaj jest kolejna. Co się dzieje, ale nie wyjeżdżają, to mogę jechać. No tak, z tym Saxo to no nie nadaje się za bardzo teraz już do jazdy. Teraz ostatni raz, że tak powiem, jadę, jeszcze muszę go przetransportować, mam nadzieję, że dojadę w ogóle ponownie do Wojtka, bo on tam trochę ogarnia te tematy i jakoś tam jak wspólnie spróbujemy to naprawić, no możliwie po kosztach, żeby jednak no, nie ładować to auto. No trochę nie pykło, ale wiecie, no uszczelka to jest coś takiego, czego nie sprawdzisz w żaden sposób i równie dobrze mogłem kupić auto za 5000, nie za 2 i też mogło wyskoczyć coś w tym stylu, więc no zdarza się. Ale no chcemy to zrobić, żeby po prostu ten samochód jeździł, bo no wiecie, bez sensu dopiero co kupiliśmy, a już średnio się nadaje do jeżdżenia, więc no trzeba to zrobić. Ale no na razie jedzie. Ciągle czeka, wywala, że ma random misfire, czy po prostu wypadanie zapłonu. Ale na razie jedzie nawet, nie przerywa nic takiego, więc może jakoś mu się uda dotrzeć. No, także jak dotrę, spróbujemy. Już zamówiłem uszczelkę pod głowicą nową na portalu aukcyjnym, że tak powiem. I jakoś niedługo będziemy próbować to ogarnąć. Na razie tylko odstawiam, żeby już potem się tym nie przejmować, jak tam dotrzeć. No i będę dawał update potem, jak to wygląda. No, bo na razie jestem trochę zajęty jeżdżeniem szybkimi wozami, z czego oczywiście bardzo się cieszę. Jest mega zarąbiście pod tym względem. No i muszę zacząć to wszystko montować, bo mi się na górkę za dużo zrobi. Chociaż może na zimę to i się przyda. Ale dobra, zobaczymy jak wyjdzie. Nara.
kurwa, debilu, tu kabel leży. Akurat po nim przeleciałeś. Kurwa, będzie, że ładne to. O co chodzi z tą klejówką w ogóle? Zawór rozwalił DS-a. Ale trzeba powiedzieć, że nie ze swojej winy. No i dostał tą klejówkę jako auto zastępcze. Zobacz, mi ta kamera. No, co to jest za klejówka? Powiedz szybko. 09... TC. TC? TCE. TCE. Trzy cylindry. Trzy cylindry turbo, 09. Mniej niż karta mleka. Jak to... Koni ma niecałe 100 chyba, jakoś mniej więcej. I tyle. Możemy o tym aucie powiedzieć. No, ale dobra, po co nagrywam? Bo jedziemy do Warszawki. Jadę oglądać auto, być może moje przyszłe, ale kurwa, czy to jest pierwsze auto, jakie oglądam? Nie no, no, biorąc pod uwagę, że testowałem jeszcze, no pomijając te, które testowałem, Hyundai'a i Forda, no to będzie pierwsze takie typowo, które mógłbym teoretycznie kupić. No i tyle, ale to wam nie pokażę, ja p***le, serio. Co mówiłem? A, że w tym odcinku nic więcej sobie wam nie pokażę, bo ten jest o Golfie R32. A kolejny będzie ewentualnie o autku, które jadę oglądać, więc nawet wam jeszcze nie powiem, jakie jadę oglądać, żeby był ten dreszczyk niepewności, że tak to się nazywa. Co? Chujowy timeline. No, trochę tak, ale mam nadmiar nagle. Dobra, elo.